Od 9 kolejek są niepokonani. Ostatnio przegrali 4 kwietnia, a mimo to nie wygrali rozgrywek trzeciej ligi śląsko-opolskiej. W niej bezkonkurencyjny okazał się Ruch Radzionków, a BKS Stal Bielsko-Biała walczył będzie w barażach. Była duża różnica organizacyjna między Ruchem Radzionków a nami. Także tam to wszystko, tam to musiało być, że tak powiem, a u nas pracą, jeszcze raz pracą też jest. W trzeciej lidze wszystko jasne, acz do końca rozgrywek pozostały jeszcze 2 kolejki. W najbliższej zawodnicy tego szkoleniowca zagrają na wyjeździe z Wiktorią Chruścice, a w ostatniej podejmą wspomniany wcześniej Ruch Radzionków. Cidry będą też rywalem BKS-u w półfinale Pucharu Polski 2010 na szczeblu wojewódzkim. Najważniejsze będą jednak baraże o drugą ligę. W tym całym bałaganie, jaki jest w polskiej piłce, do końca nie wiemy, kiedy te baraże i z kim te baraże. To też jest dla mnie sytuacja jakaś taka, bym powiedział, koszmarna. Koszmarne może być też losowanie, bowiem potencjalnie bielszczanie o drugą ligę mogą zagrać na przykład z sosnowieckim Zagłębiem. Zespół to zespół. My mamy zgraną ekipę tutaj. Nie boimy się wyższych tam nazwiska czy ten. Mamy swój skład i będziemy grać to, co gramy. A póki co, przez wielu skazywane na pożarcie BKS, pozostający w cieniu Podbeskidzia, gra koncertowo. Trzecioligowy Beniaminek przed sezonem mający walczyć o utrzymanie od września 2007 roku, to jest w kolejnych 26 spotkaniach nie przegrał u siebie nawet meczu. Jeśli ci zawodnicy podtrzymają tę statystykę, w przyszłym sezonie Bielsko-Biała być może cieszyła się będzie i z Ekstraklasy, i z drugiej ligi. Wojciech Kania, TVS Sport.